Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w nowym Techniusie. Dzisiaj powiem Wam szczerze, sypnęło takimi informacjami ze świata gamingu i technologii, że po prostu łapię się za głowę i nie wiem, co Wam powiedzieć. Czy powiedzieć Wam, że nowy Wiedźmin nadchodzi? Oczywiście Wam o tym opowiem, ale nie w tym odcinku, tylko na Technokrata Games. Tam opowiem całe 10, 15, może nawet godzinę będę gadał o tym, że nadchodzi nowy Wiedźmin, bo dużo ciekawych spostrzeżeń mam na temat tej jednej zapowiedzi i wydaje mi się, że jestem w stanie powiedzieć o czym, czy też do czego ten nowy Wiedźmin będzie nawiązywał. Ale dzisiaj mam dla Was grubego newsa ze świata technologii kart graficznych, z tego względu, że prawdopodobnie zobaczymy, ale chodzą słuchy, plotki, jak widzicie, plotka, że RX-y serii 7000 mają być wydajniejsze od RTX-ów serii 4000. I powiem Wam szczerze, moim zdaniem jest to całkiem możliwe. I nie mówimy tu o teoretycznej wydajności, bo często do tej pory AMD chwaliło się, że no teoretycznie to nasze karty graficzne są wydajniejsze. Dlaczego? No przeliczyli sobie wydajność na wat i powiedzieli, jak my byśmy wcisnęli tyle wacików, to byśmy mieli wyższą wydajność, ale no nie mamy tylu wacików, więc nie mamy wyższej wydajności. Nie mowa tu właśnie tylko o tej teoretycznej wydajności, ale też o praktycznej, że taki RX 7900 będzie rozpędzał się bardziej niż RTX 4090. To jest bardzo ciekawa informacja i nawet jeżeli nie do końca okaże się prawdziwa, to znaczy nie będzie spektakularnej przewagi kart graficznych AMD nad kartami graficznymi Nvidia, to może się okazać, że będą naprawdę walczyć łeb w łeb. Moim zdaniem to już obecna generacja bardzo mocno idzie łeb w łeb. Natomiast Nvidia tutaj wygrywa świetną implementacją DLSS, dużo lepszym ray tracingiem, no i też tym natywnym renderingiem też wygrywa. 3090 jest mocniejsza od RX 6900. No i do tego jeszcze 3090 Ti z zapasem, ale to już jest przeszłość, znaczy to jest teraźniejszość, ale w perspektywie tego kanału, tego, że my tutaj zajmujemy się newsami, to jest już niemalże przeszłość. Oczywiście. Jutro Nvidia może zapowiedzieć nową architekturę kart graficznych, ale do tego zaraz przejdziemy. Przejdziemy do RX-ów serii 7000, o których cały czas mówię. Przecieki podchodzą od Mila, czyli w sumie to jest The Murlo is Dead. On ma taki skrót MLAID. MLAID. Tak. Murlo is Dead. Bez D. Tego się nie pisze w tym skrócie. No i on mówi, że właśnie jakoby właśnie RX-y z serii 7000 miały być kartami chipletowymi, czyli taka budowa jak Ryzenów. Wiele procesorów, znaczy wiele kawałków krzemu w jednym układzie, tak? Tak jak jest zbudowany choćby każdy Ryzen, że wiecie, tam nie ma jednego monolitycznego kawałku krzemu, jest ich kilka. Tak samo miałyby być zbudowane RX-y serii 7000 i wzrost procesorów strumieniowych byłby aż trzykrotny, tak? No trzy razy więcej niż właśnie w przypadku RX-ów serii 6000, bo taki 6900 ma tych procesorów strumieniowych ponad 5000, tutaj gdzieś była dokładna liczba 5120. Natomiast taki jego odpowiednik z serii 7000 miałby mieć 15300, więc u Nvidia mówimy o wzroście z 10000 w rdzeniu GA102 do 18000 rdzeni w architekturze Lowlands, która nadejdzie i właśnie będzie odpowiedzialna za RTX serii 4000, więc ten wzrost u AMD może być realny. Co w połączeniu z ich niedawno zapowiedzianą technologią Fidelity Super Resolution FX 2.0, czyli wiecie, tak naprawdę poprawiony ten ich inteligentny ray tracing. To samo co DLSS. DLSS w wersji 1.0 też mocno ssał. A wersja 2.0, picobello, moim zdaniem jedna z lepszych technologii takich dodatkowych, bo najważniejsze dla nas w kartach graficznych jest ten natywny rendering. To jako moc my z karty jesteśmy w stanie wykrzesać. Tak po prostu odpalamy grę, ile mamy klatek,
Tyle, jest git. A potem dopiero dochodzą te wszystkie błyskotki i paciorki w postaci ray tracingu, w postaci DLSS-ów i tak dalej. To jest tylko wartość dodana, dla niektórych bardzo ważna, jak dla mnie, bo AMD mi nie pomoże w Premiere Pro w renderowaniu filmów, a z kolei Nvidia mi pomoże, więc dla mnie akurat te paciorki często są ważniejsze od tej czystej, natywnej mocy, jak NVENC właśnie, jak rdzenie CUDA, które akurat właśnie przez Premierkę Pro są wspierane. Ale jednak dla graczy liczy się ten pierwszy strzał, czyli natywna moc renderowania. No i tutaj wychodzi na to, że raz, że natywna moc ma być na poziomie RTX-ów serii 4000 i nawet ją przewyższać, i ja jestem skłonny w to uwierzyć. Oczywiście pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli te cyfry się okażą prawdziwe, czyli faktycznie będzie to 15 tysięcy, więc 3 razy więcej niż w obecnych RX-ach serii 6000, no to nadal dochodzi optymalizacja, nadal dochodzi nowa architektura itd., itd. To, że u Nvidia mamy wzrost o 80%, a tu będziemy mieli wzrost o 150%, to nie znaczy, że będzie taki sam wzrost wydajności. Dochodzi do tego cała masa optymalizacji i jeszcze do premiery tych kart graficznych, które zarówno po stronie zielonych, jak i po stronie czerwonych nastąpi prawdopodobnie gdzieś na jesieni tego roku. Wrzesień, październik, możemy się spodziewać zapowiedzi tych kart graficznych i jeszcze w tym roku zobaczymy je na półkach sklepowych. Czy w ilości wystarczającej dla każdego? Oj, tego nie wiem, ale na pewno w jakiejś ilości zobaczymy i u większych youtuberów prawdopodobnie na testach. Ja bardzo bym chciał być wśród nich, ale raczej nie sądzę. Na chwilę obecną mój kontakt zarówno z Nvidią, jak i z AMD jest zerowy, ale może się to zmieni i do tego czasu jakąś tam kartę mi kopsną. Jak nie oni, to może jakiś tam producent, wiecie, układów niereferencyjnych. Bardzo bym chciał te karty przetestować, najlepiej jak najszybciej w dniu premiery, ale do tego jeszcze daleko. Wiecie, ja o tych kartach będę gadał. Ja o tych kartach, o RTX-ach serii 4000 i o RX-ach 7000 zrobię więcej filmów do momentu ich premiery niż jakikolwiek youtuber zrobi po ich premierze. No bo taka jest forma tego kanału i mnie to strasznie jara, że tak sobie mogę te filmy robić i tak się nimi podniecać. Bo tak naprawdę zobaczyłem tą wiadomość i myślę, wow, to jest dobre info. Znaczy dobre. Ja powiem Wam szczerze, ja i tak wybieram zielonych na chwilę obecną. Nawet jeżeli okaże się, że RX-y serii 7000 są mocniejsze, tak jak mówiłem, Adobe Premiere Pro wspiera karty zielonych i one się dla mnie liczą, ale jakby patrzę na całość rynku, nie tylko przez właśnie swój pryzmat, nie mierzę wszystkiego swoją miarą i takie coś dla rynku na pewno byłoby bardzo fajnym zastrzykiem. Przede wszystkim byłoby motywatorem dla zielonych, żeby czymś tutaj zamieszać, dostępnością, mocą, nie wiem, ceną, czymkolwiek, to co zrobił Ryzen Intelowi, to samo może seria 7000 zrobić Nvidia. Nvidia co prawda nie jest tak zastała i ona cały czas progresuje, więc ja nie spodziewam się tutaj takiej różnicy. Raczej będzie to takie siłowanie, przeciąganie liny i być może właśnie po raz pierwszy od bardzo dawna AMD przeciągnie tą linę na swoją stronę i powie, mamy najwydajniejszą kartę graficzną do gier. Oj, powiem Wam szczerze, pomimo tego, że wybrałbym Nvidia, bardzo bym chciał, żeby taki scenariusz miał miejsce. To byłoby naprawdę bardzo ciekawe dla rynku i taki plot twist, oj, to by była super sprawa. Dobra. To już sobie zostawiamy. Oczywiście ja już Wam po części mówiłem, że to będą zarówno w 5, jak i w 6 nanometrach karty graficzne. W moich newsach już takie informacje były i to jakiś czas temu. Najwydajniejsze rdzenie będą w 5 nanometrach, a te słabsze, odpowiedzialne za prawdopodobnie 7700, 7600, będą w 6 nanometrach, czyli de facto będzie to poprawione obecne RDNA 2. Nie będzie to pełnoprawne RDNA 3. Prawdopodobnie też nie będzie multichipletowe, ale tutaj oczywiście wiele się może zmienić, więc na potwierdzenie tych wszystkich informacji czekam. Ale tak jak mówię, jeżeli FSR 2.0 pokaże taki progres, jak DLSS 1.0 z 2.0 zrobił, wow, jeżeli do tego dołożą bardzo fajny ray tracing,
picobello. Naprawdę, no nie tyle co wracają, co tak naprawdę utrzymują się w grze i progresują cały czas, jeżeli chodzi o Radeony. Jeszcze przydałoby się tutaj zwiększyć ilość kart graficznych na ringu i zmniejszyć dostawy do górników i wtedy byłoby idealnie, bo tych kart do górników czerwonych idzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobra, a teraz nowa generacja kart graficznych od NVIDII może być zaprezentowana już jutro. I oczywiście nie mówimy tutaj o Lowlands, czyli o RTX-ach serii 4000, a o Hooperze, czyli następnej tak naprawdę generacji kart graficznych po Lowlandsie. Może to być seria 5000, ale niekoniecznie, ponieważ ma być to architektura też chipletowa, tak jak RX z serii 7000, ale przeznaczona głównie do serwerów. I pytanie, czy Nvidia wykorzysta tą architekturę w serii 5000? Być może w takiej serii 4500, no nie wiem, w jakiejś takiej następnej, odświeżonej iteracji kart graficznych serii 4000. Być może się okaże, że skoro Intel planuje wypuszczać kolejne karty graficzne rok po roku, to może Nvidia i AMD też pójdą tym tropem i wypuszczą te karty graficzne rok po roku i być może taki Hooper trafi już do nas w 2024 roku. Oczywiście pod koniec, więc jest to kwestia prawie że 2 lat. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że ta multichipletowa architektura od NVIDII nadchodzi. I jeżeli wzrost z 5000 na 15 w wykonaniu AMD był spektakularny, to samo tutaj teoretycznie może nam zaprezentować NVIDIA, ponieważ wzrost może nastąpić jakby pełny rdzeń tej następnej generacji, czyli serii 4000, jak już Wam mówiłem, ma mieć 18000 rdzeni CUDA. Natomiast ta wersja multichipletowa, czyli Hooper, może ich mieć 32 tysiące. Prawdziwy potwór. Oczywiście może być troszeczkę okrojona, ale 30 tysięcy rdzeni CUDA to jest po prostu jakiś szał. Ja teraz dokładnie nie pamiętam, ale ja bodajże w swoim RTX-ie 3060 Ti mam ich 3600 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, albo 4000 z drobnymi. Tutaj nie pamiętam dokładnie, jaka jest ta ilość rdzeni. Nie, jeżeli chodzi o tą kartę graficzną, wiem na pewno, że 3090 ma ich 10 tysięcy, podobnie jak 3080 Ti, 3080 ma ich około 7, 3075 to by się zgadzało chyba, że tutaj właśnie 4000. Jakby wyleciało mi, ale to nie jest istotne, chodzi o skalę, chodzi o po prostu poziom wzrostu. Zobaczymy, jutro o godzinie 16, 22 marca ma być ta konferencja NVIDII. Być może pokuszę się o streamka i odpalę streamka jutro o godzinie 16. Nie obiecuję absolutnie, bo różnie to u mnie z czasem bywa ostatnio bardzo, bardzo ciężko, ale być może się uda. Fajnie by było odpalić tego streamka o 16 i zobaczyć, czy pokażą takie bestie i czy te bestie przede wszystkim mają potencjał, żeby trafić no, na taki rynek konsumencki. Do mnie, do Ciebie, do jakiegoś RTX-a serii 4-5 tysięcy. Zobaczymy. I ja Wam za dzisiaj dziękuję i dajcie znać, czy też byście chcieli, żeby AMD chociaż na chwilę pokonało zielonych. Abstrahując od Waszej sympatii, bo tak jak mówię, moja sympatia jest bardziej za NVIDIĄ. Ale no tak z ciekawości oczywiście chciałbym zobaczyć takie coś w akcji. I też zaznaczam, że moja sympatia z NVIDIĄ jest związana ze względu na moje użytkowania i jakby to, że od lat je miałem, ale moją pierwszą kartą graficzną, taką, na którą sam zarobiłem w gimnazjum, był Radeon HD 5770. Tak, więc czerwoni. Bardzo dobra karta, cały czas śmiga. Cały czas ta karta działa, cały czas jest w rodzinie. Może kiedyś ten swój pierwszy komp pokażę. Dajcie znać, czy by chcielibyście taki odcinek zobaczyć. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Naprawdę pełen ekscytacji. Ciśnienie ze mnie ani troszeczkę nie schodzi. Przerzucam się na nagrywanie, na kanał gamingowy tego zapowiedzi nowego wieśka. Więc widzimy się za chwilę na kanale gamingowym. Jak kończycie oglądać ten film, to ten film o Wiedźminie już prawdopodobnie jest na kanale. Dzięki wielkie za dzisiaj. Miłego wieczoru, nocy, dnia Wam życzę, bo dzisiaj cały dzień byłem zajęty. Wróciłem dopiero około godziny 20 na mieszkanie i nagrywam Wam ten odcinek.
Cóż, tak to jest, że czasami trzeba było wyjść z pracy, polecieć do innej pracy i wrócić do Was, do przyjemności, do nagrywania tych newsów. No nie mogę się z Wami rozstać, ale już teraz wszystkiego dobrego i widzimy się w Game Newsie. Macie link do Technokrata Games w opisie. Oczywiście zostawcie suba na tym kanale i na Technokrata Games też, jak jeszcze nie subskrybujecie. A ja Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć! Thank you.